Większy od tego, co... Około godziny 13.30 14 czerwca dyżurny Bielawskiego Komisariatu Policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Kamionkach. 28-letni kierowca jadący motocyklem Husqvarna stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji. Przyczyną mógł być stan nietrzeźwości, gdyż badanie alkomatem dało wynik 1,76 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna doznał urazu nogi i w dniu zdarzenia koń. Konieczna była hospitalizacja. Sprawsta zdarzenia poniesie też odpowiedzialność prawną. Postępowanie w tej sprawie prowadzą obecnie śledczy Wydziału Dochodzeniowego z Bielawskiego Komisariatu. Kodeks karny za jazdę pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości przewiduje karę do 3 lat więzienia, utratę uprawnień do kierowania nawet na 15 lat i świadczenie pieniężne w kwocie nie mniejszej niż 5000 zł.